Major, ty po szysty ogonie. Pochmurno i deszczowo dzisiaj. Udało się znaleźć moment, kiedy nie pada. Zostaw te rowery. Dlaczego psy tak nie lubią, gdy koła się kręcą? O to jest pytanie. Nie idziemy w pola, bo to jest za duże. Po tym deszczu całonocnym. Psia poczta. Bajar też lubi swoją psią pocztę zostawiać. Ani do lasu, ani w pola. Wszędzie błoto i ślisko. O tej poczcie mówiłem. Idziemy? Major, tutaj. Lepiej chodzić bocznymi drogami niż głównymi. Większy spokój, mniej aut. Większa szansa na spotkanie innego psa na spacerze. Jest chłodno i dlatego jest cicho. Jest mokro. Jakieś piecho nas zobaczyło. Chodź tu. On albo ona tylko pilnuje swojej posesji. Robisz to samo. Wiadomość dla znajomego. Tu mieszka bardzo przyjazny piesek. Lubią się z Majorem. Ale widzę, że chyba też poszedł na spacer. Nie ma go. No nie ma.
aby pociąg teraz nie jechał. Major nienawidzi pociągów. To się nazywa głośne powitanie. Major, cały dumasz brudny. Ej, brama jest otwarta. Dobry piesek, nie ucieka. Brama otwarta, a on został w ogrodzie. Kolejny ma otwartą bramę. Ej, mały. To chyba suczka. Albo piesek? Hej. Dobra, to jest piesek. Luźna smycz. Bo napiętą smycz pies odczytuje jako zagrożenie. Hej, mam. Dobra, chodź, Maj. Poszedł. No chodź. Wystarczy czytanie tej psiej poczty. Chodź tutaj. Tą drogą wrócimy do domu. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.